Cześć, witam Was w kolejnym moim nagraniu wideo. Z tej strony Dawid Szczykła. Ono będzie na pewno krótkie, ale na pewno niektórym się to może przydać. Ja robiłem niegdyś materiał na temat tego, jak zmienić sobie dzwonek Messengera, dźwięk Messengera facebookowego. Bo niektórym to już się mogło nawet obrzydnąć, ten taki ding, nie? To już by ktoś chciał na pewno coś innego, nie? Ja sądzę, że nie. Robiłem to na Androidzie. Robiłem to jakieś 3 lata temu, może 4. Nie, 4 nie, może 3. I pokażę Wam to na iOS teraz, a później na Androidzie, bo tam chyba mogło się to trochę zmienić. Na pewno nie wiele. Ale jak już robię iOS, to też pokażę ponownie na Androidzie, bo to się może komuś przydać, nowszy film, nie? Także zaczynamy od iOS. Jak to zrobić? Wchodzimy do ustawień Messengera. Proszę, już tu mam otwarte ustawienia Messengera. I teraz pewnie się zapytacie, jak do tego doszedłem? Bo oczywiście nie otworzyłem Messengera ze względu na wiadomości inne z imiona, nazwiska. Nie? I teraz jak do tego dojść? Nie, pokażę Wam tego, jak do tego dojść na filmie, bo wyskoczą imiona, nazwiska oraz moje konwersacje. Więc tego wytłumaczę Wam słowem. Więc tak, jak otworzysz sobie Messengera, to klikasz sobie w lewym górnym rogu te paseczki takie menu hamburgerowe, wysuwa ci się z lewej strony i potem klikasz na zębatkę i ci się otwierają ustawienia. To, co mam teraz otwarte, nie? Nazwa swojego konta i po prostu zdjęcie oraz ustawienia systemu, nie, Messengera. I teraz tak robi się na iOS. Więc teraz tak, wchodzimy do ustawień. Nie, szukamy teraz powiadomienia i dźwięki. I tu mamy różne ustawienia powiadomień w Messengera. Nie? Więc jak chcesz zmienić sobie dźwięk wiadomości, bo w iOS możesz chyba tylko zmienić dźwięk wiadomości. Dźwięku połączenia nie zmienisz. Bo nigdy, bo jakby szło to zrobić, to byłoby tutaj ustawienie. Nie, bo szukałem, przeszukałem całe ustawienia Messengera na iOS i nie ma takiej opcji. Jeżeli chcesz zmienić sobie dźwięk powiadomienia o nowej wiadomości, to wybierasz opcję dźwięki powiadomień, ton tekstu i tutaj masz dostępne dźwięki. Z pliku MP3 albo jakiegoś pliku AAC czy jakiegoś innego pliku nie wybierzesz na dźwonka na iOS. Na Androidzie wybierzesz, ale na iOS nie. A jest tak, ponieważ iOS jest taki hermetyczny i on pozwala tylko na to, na co pozwalają biblioteki Apple'a. Nie? To nie ma możliwości wyboru pliku. Android w przeciwieństwie do iOS jest bardziej otwarty i taki customizowalny. Tam możesz sobie więcej zrobić. Nie? No dobra, i jakie te dźwięki tu mamy na czas nagrywania filmu? Ptak? A, nie wiem, czy wy te dźwięki słyszycie, ale bo są chyba wyciszone, czekajcie. O, teraz. Ptak? Nie wiem, czy wy to słyszycie, bo ja nie słyszę. Może przez to, że mam nagrywanie ekranu aktywne. Bo dźwięk telefonu jest aktywny. No dobra. No, przeklikam tylko je i na wyżej włączę później kamerę i otworzymy i nagram to kamerą. Dobra, mikrofonem na biurku, nie? Dobra, mamy ptak. Piptek. Poduszkowiec. Wir. Przenikanie. Dzwonek wiadomości, to jest domyślne i świst wiadomości, to jest bardzo, bardzo podobne. Nie, ja wybieram sobie dźwięk wiadomości, bo mi to nie przeszkadza, nie?
I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o iOS. Teraz sobie przejdziemy na Androida. Zobaczę tylko, czy tam się coś zmieniło. I przede wszystkim, jak to teraz zrobić, nie? I do was wrócę. Mam już z powrotem na Androidzie, na nakładce One UI Samsungowej 5.1, nie, wersja 5.1, Android 13, ale na każdym Androidzie będzie to wyglądało tak samo. Więc wchodzimy do ustawień Messengera. Proszę, znowu nie pokazałem, jak to zrobić, nie? Jak to zrobiłem? Wchodziłem Messengera, tak samo jak na iOS. Klikamy na to menu hamburgerowe w lewym górnym rogu i zębatka. No, jak wiadomości Google mi tu wyskakują na komputerze. No dobra, nieważne. Żeby otworzyć te ustawienia, wchodzimy do Messengera, klikamy na menu hamburgerowe w lewym górnym rogu i zębatka. I otwiera nam się dokładnie to samo. Nie, menu. Bardzo podobne do iOS-owego, nie? Sposobu, żeby do tego dotrzeć, ale to menu ustawień Messengera na Androidzie jest bardziej rozbudowane. Więcej opcji tu jest. Żeby zmienić sobie dźwięk, to szukamy powiadomienia i dźwięki. I tak jak widzicie, możemy sobie dźwięk powiadomienia i dzwonek zmienić. Dźwięk powiadomienia to są po prostu dźwięki wiadomości, a dzwonek to jest dzwonek połączenia. I w zależności od tego, jaką masz nakładkę na Androida, czy Samsungową, czy One UI, od Asusa Zen UI, czy jakiś Xiaomiowy, od Xiaomiego Mi UI, Huawei'a, tego Emotion UI, nie? Czy Honor Magic OS, i tak dalej, to po prostu możesz mieć różne dźwięki, nie? Ale swój dźwięk też możesz na Androidzie ustawić. Wybieramy dźwięk powiadomienia. Jak widzicie, Samsung oferuje, zobaczcie, ile tak dźwięków jest. Z tego, co mi wiadomo, możesz ustawić swój dźwięk. Przynajmniej kiedyś tak było. Wszystkich dźwięków nie będę wam może odtworzył. Mamy dziecięcy chichot, ptaszek, wrzęczenie, jakiś tam bing, bip, konkurant i tak dalej, nie? Świerszcze i tak dalej. Nie będę wam wszystkich dźwięków odtworzył, bo jest ich koło może z 50, nie? Ja sobie wybiorę ten, co miałem, czyli Messenger, on się nazywa, albo powiedzmy mnie wiadomości, nie? Z tego, co mi wiadomo, nazywa się Messenger, bo tak kiedyś się nazywał Voyager. Majku. Tak, Messenger, na samej górze. To jest dźwięk domyślny, nie? I możesz sobie zmienić, nie? Podobnie możesz na Androidzie sobie zmienić dźwięk powiadomienia o połączeniu. To jest wiadomość, a dzwonek to po prostu są powiadomienia, nie? Domyślny. To jest dźwięk domyślny. No właśnie, głośny. Ale głośne to jest, przepraszam was za to. Mam głośność na maksa zrobioną. Jak mi się przesteruje coś, za głośny będzie dźwięk, to ja to znormalizuję w obróbce wideo, nie? No dobrze, nie ostrzegłem, że dźwięki łączeń są bardzo głośne, nie? W przypadku mojego S20 możesz się nawet wystraszyć, nie? Bo mój S20 FE5G jest bardzo, bardzo głośny. Jak ja pierwszy raz usłyszałem ten telefon, jak go dostałem na święta, 3 lata temu, czy na urodziny, to po prostu aż podskoczyłem, nie? Bo bardzo głośne to jest to urządzenie, nie? No, jeżeli to urządzenie posiadasz, to od razu je sobie ścisz, nie? W ustawieniach dźwięku, nie? Ja tego nie zrobiłem, bo to mi to tam nie przeszkadza, nie? Bo ja połączeń to tam mało używam, nie? No, ale żeby po prostu słyszeć to urządzenie, nie?
ale jak masz blisko siebie, to jest bardzo, bardzo, bardzo głośne i po prostu lepiej coś ciszyć. No, no to byłoby tyle, jeśli chodzi o powiadomienia. Muszę przerwać na chwilkę. Pokazałem na mnie, jak zmienić sobie dźwięki powiadomień Messengerze na Androidzie i iOS. A jakby się jeszcze pytał ktoś o powiadomienie facebookowe. Czy na Facebooku możesz zmienić dźwięk? Nie? No zaraz zobaczymy. Jeśli chcesz sobie zmienić dźwięk na Facebooku, to otwierasz go, klikasz w prawym górnym rogu na swój awatar i zjeżdżasz niżej, tam nie są grupy, tam nie masz to wszystko, nie powiadomienia, to za powiadomieniami masz awatar, klikasz na to i zjeżdżasz na sam dół do ustawień, tak jak ja mam teraz, nie? Jak jeśli sobie zjedziesz palcem, to klikasz ustawienia i tutaj szukasz powiadomienia. Proszę bardzo, i tutaj możesz sobie wyłączyć powiadomienia i dźwięki ustawić, nie? No, powiadomienia mam akurat wyłączone, nie wiadomo dlaczego. No nie wiem, no to już się sam pobawię. I to powinny być opcje dotyczące dźwięków. Nie? Bardzo się to zmieniło. Zatrzymać muszę, bo muszę to ogarnąć. Z wami z powrotem, bo już się dowiedziałem, musiałem poczytać na Facebooku, na stronie supportu. Wchodzimy do ustawień, tutaj nie, tak jak prędzej mówiłem. Później zjeżdżamy do sekcji preferencje. Tego jest bardzo dużo, więc możecie się zgubić. O, szukamy, mamy sekcję preferencje. Później powiadomienia, tam gdzie byliśmy, tutaj dobrze mówiłem. I zjeżdżamy na sam dół, klikamy na sekcję, tutaj miejsce odbioru powiadomień, mamy sekcję taką i push. Co to jest push? Push to po angielsku popchnąć, nie? A pull to po angielsku pociągnąć, nie? Ale tu nie chodzi o pchanie, tylko to jest tak zwane powiadomienie push. Push notify. To jest takie coś, że po prostu przychodzi ci w Androidzie takie dźwięk, nie? I jakiś tekst. To jest powiadomienie push. Na Windowsie też takie coś jest. Tylko że trudno przechodzi na dole w Windowsie po prawej stronie. To jest powiadomienie push. Klikamy na push. I tu możecie sobie włączyć powiadomienie, rodzaj powiadomienia. Nawet możecie sobie tutaj skonfigurować, z czego mają przychodzić, nie? Komentarze, znaczniki, czy te hashtagi, przypomnienia, więcej aktywności i tak dalej. Nie, możecie sobie wyłączyć na przykład komentarze, żeby co chwilę ding, 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 nie dzwonił Facebook, nie? Ja tak sobie zrobiłem. I możecie sobie tutaj wibracje włączyć, jeżeli telefon posiada i tak dalej. I teraz jak zmienić dźwięk? Dźwięki to jest włączenie dźwięku, a dzwonek to jest rodzaj dźwięku. O, widzicie ten domyślny? Nieodtwarzany jest? Czekajcie, ściszę telefon, żeby znowu nie było tak, albo chyba, no. Nie działa. 80 Stones. No, ale nie są odtwarzane te dźwięki. Alarm. Aha, bo ja mam nie przeszkadzać włączone chyba na Androidzie, no tak. Czekajcie, no. Zablokowane mam powiadomienia teraz. O, domyślny dźwięk, tylko przyciszę telefon. O, powiadomienia przyciszymy tylko, bo są na full. O, żeby nie było za głośno, nie? Dobra, domyślny. 80 Stones. A i tak są bardzo głośne, dobra. Alarm. No nie, bardzo głośny jest ten telefon. I tak dalej, nie, może to jest Alfa. Autoria, nie, to to jest Aurora jakaś. Banjo. Ale to nie są Samsungowe dźwięki. To są Facebookowe dźwięki.
Biebrons. Berlitz. I tak dalej. Nie możecie sobie zmienić. Ja sobie zresztą zostanę przy domyślnym. No, dobra. To tak wygląda to na Androidzie, nie? Dobrze. Zobaczcie, to OK zrobię, żeby zapisać. I teraz zapiszę nagranie. Przejdźmy sobie na iOS i zobaczymy, czy na iOSie można to zmienić, nie? Także widzimy się na iOS. Jestem z wami z powrotem. Poczytałem trochę. Jeśli chodzi o iOS, to możesz zmienić chyba tylko dźwięk Messengera. I to tylko powiadomienie, a dzwonek już nie. A jeżeli chodzi o aplikację Facebook, czyli tą taką do Face'a, nie? To już dźwięku, ale nawet dźwięku nie zmienisz, nie? iOS pozwala na zmianę dźwięków, ale swoich tam SMS-ów i tak dalej, nie? A jeszcze od aplikacji to chyba nie. Chyba, że jeszcze się tego już dowiem, to zrobię osobny materiał wideo, nie? Ale... Albo napiszę w komentarzu, zrobię, posta zrobię, nie? Na karcie społecznościowej. Na kanale, nie? Bo szukałem i jak wchodziłem do tej ustawy i tam klikałem na to push, tak jak na Androidzie, to się nie otwiera nic. Więc prawdopodobnie to jest albo jeszcze nie wprowadzone, albo to moje urządzenie tego nie obsługuje. To też tak może być, nie? Poczekajcie, za chwilę wam pokażę, o co mi chodzi. Dobra, jestem z wami z powrotem. Chodzi mi o to, że jak pojedziemy sobie do ustawień, nie? I tu znajdziemy sobie powiadomienia, konkret dzwonka. I tu mamy możliwość włączenia i włączenia, nie? Powiadomień. Na samym dole jest opcja miejsca, biorę powiadomień, ja klikam na push, to widzicie, nic się nie robi. SMS, to możemy to skonfigurować i tak dalej, ale push się już nie otwiera. Jest włączony, ale nie możesz już nic zrobić. Albo ja coś mam skopane, coś zrobione, albo rzeczywiście ta aplikacja tego nie obsługuje, nie? No właśnie, musicie mi napisać w komentarzu, jak to wygląda na iOS. Dobra, a ja się z wami żegnam. Z tej strony mówił Dawid Ciekła. Cześć. Jeszcze taki update zrobię wam, pokażę wam te dźwięki nagrane kamerą Messengerze na iOS, nie? Ja pokazałem wam, jak to zmienić, ale nie wiem, czy by te dźwięki słyszeliście. Bo nie były one odtwarzane przez głośnik telefonu podczas nagrywania ekranu. Więc wchodzimy do ustawień, później powiadomienia i dźwięki i tam tekstu. Proszę. I tu mamy ptak. Brzęczyk. Nie, jak to? Pipczyk. Poruszkowiec. Wir. Przenikanie. Dzwonek wiadomości. To jest domyślny dzwonek i świst wiadomości. Taki trochę podobny. Nie, to. Nie, prawie że to samo, nie? Dzwonek wiadomości. Nie, to. Dzwonek wiadomości, a świst wiadomości jest praktycznie to samo. No tak, jakby ktoś nie wiedział, że to jest domyślny dzwonek, to by wiedział, że to jest domyślny. Rozumiecie? A to jest tak na dobrą sprawę inny dzwonek, ale praktycznie brzmi tak samo, praktycznie, więc... Bo ja nie wiem, czy kiedyś nie było, dawno temu, tego właśnie świstu wiadomości jako domyślny, jakieś 10 lat temu, czy ten 13, to. Nie? Ale to jest tak na dobrą sprawę to samo. Ja sobie zostawię ten domyślny dźwięk. Niech już on jest. OK. Zamykamy aplikację. A propos aplikacji Facebook, to wam powiem, że na iOS się tego nie da zmienić. No już mówiłem, nie? Chyba, że jest jakoś mocno ukryta ta opcja, bo
jeśli chodzi o dźwięk Messengera, to ton tekstu się to nazywa, nie? Jakoś tak dziwnie, bo to text tone, chyba po angielsku to tak przetłumaczyli dziwnie. Słowo. A po prostu wtedy o połączenia, to chyba jest to niemożliwe. Ja spróbuję się dowiedzieć gdzieś, jeśli jest taka opcja zmiany dźwięku połączenia na iOS, połączenia messengerowego i dźwięku face-to-face'a, nie? To zrobię osobny materiał. Dobra, a teraz żegnasz, mami. Naprawdę już teraz. Cześć. No, tam mi się odezwał, ale odezwał się YouTube.